I ponownie witam w audycji gościa Radia 5, a tym razem łączymy się z panem Jerzym Szleszyńskim, prezesem zarządu Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom piątki. Witam słuchaczy, Artur Parafinowicz z tej strony. W sobotę czwarta runda Lotto Ekstraligi Badmintona w Suwałkach. Czego się spodziewać? Będzie bardzo ciekawie. Rzeczywiście w czwartej rundzie gramy w sobotę na suwalskiej hali Osiru przy ulicy Wojska Polskiego. O godzinie 10 gramy z Unią Bieruń. To bardzo dobra drużyna, młoda. Całe miasto Bieruń tylko badminton, a więc Bieruń badmintonem żyje, ale Suwałki także. Natomiast najciekawszym pojedynkiem będzie pojedynek o godzinie 17 pomiędzy SKB Litpol-Malow Suwałki a ABRM Warszawa. Chciałbym przypomnieć, że w 2018 roku zdobyliśmy 17. tytuł drużynowego mistrza Polski, w 18 roku, przepraszam, a w 19 roku właśnie ABRM Warszawa odebrał nam ten tytuł, przy czym w 20 ubiegłym roku żeśmy z kolei odebrali ten tytuł ABRM-owi Warszawa. Teraz w 2021 roku te dwie drużyny będą także walczyły o tytuł. Trzecią i czwartą drużyną, które będą walczyć o tytuł, to jest AZS Łódzki oraz Hubal Białystok. A więc jest to jeden z tych meczów na szczycie. Oczywiście runda bez publiczności. Czy są trudności z obostrzeniami pandemicznymi? Jak one wpływają na rozgrywki? Oczywiście kłopoty związane z pandemią są bardzo duże. Zawodnicy chorują, nie są tak przygotowani, jak powinni być także pod względem fizycznym często, bowiem jak wiemy był czas, kiedy te ograniczenia były bardzo duże i możliwości treningu były zdecydowanie mniejsze. To z kolei rodzi czasami kontuzje, ale tak jak w innych dyscyplinach sportu trwamy w tych rozgrywkach, niektóre mecze są odwoływane, niemniej jednak dosyć sprawnie te lotto drużynowe mistrzostwa Polski przebiegają. No właśnie, jak poszły trzy poprzednie rundy? W dwóch poprzednich rundach wszystkie mecze wygraliśmy. Po dwóch rundach byliśmy liderem. W trzeciej rundzie mieliśmy grać między innymi z Hubalem Białystok, ale z uwagi na właśnie choroby związane z koronawirusem odwołana została ta trzecia runda. Będzie rozgrywana w miesiącu marcu. Teraz przystępujemy do rundy czwartej. Jak wygląda poziom klubu w kontekście klasyfikacji ministra sportu i jak oceniacie swoje szanse w kontekście całego turnieju? Znaczy tutaj należy rozdzielić. Oczywiście drużyna SKB Litpol-Malow Suwałki jest tą lokomotywą suwalskiego badmintona, która ciągnie dosyć dużą ilość tych wagoników. Prowadzimy bardzo systematyczną, bardzo ciężką, pozytywistyczną pracę z młodzieżą, z dziećmi. Pracuję z dziećmi 6 trenerów. Także psycholog, także trener mentalny, a więc jest to całe zaplecze. Zawodnicy trenują codziennie po 1,5 do 2 godzin, a kilkudziesięciu zawodników trenuje 2 razy dziennie, a więc w sumie około 4 godzin dziennie. To bardzo ciężka praca, także dla biura klubu, które organizuje to wszystko. Także ja jestem dumny z tych dokonań i organizacyjnych i finansowych, ale przede wszystkim sportowych klubu. Klub jako organizacja pożytku publicznego stawia sobie także cele jakby pozasportowe, a więc tutaj promujemy bardzo fair play, życzliwość między zawodnikami, zdrową rywalizację, naukę promujemy, także naukę języka angielskiego, która jest niezbędna na turniejach międzynarodowych, bo przecież ci zawodnicy muszą porozumiewać się z innymi nacjami właśnie w języku angielskim. I ta ciężka bardzo praca wszystkich tych osób przynosi znakomite efekty, nie tylko jeżeli idzie o tą drużynę SKB Litpol-Malow Suwałki, nie tylko o tą lokomotywę, ale także o te poszczególne wagoniki, które są ciągnione, bowiem na każdych mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych zdobywamy medale na mistrzostwach Polski, a w klasyfikacji Ministerstwa Sportu, jeżeli chodzi o punkty zdobyte, w ubiegłym roku, w 2020, uzyskaliśmy tych punktów 112 na około 350 punktów osiągniętych przez wszystkie kluby z miasta Suwałki. A więc jesteśmy zadowoleni z tej ciężkiej pracy wykonywanej przez nas wszystkich, zawodników, trenerów, biuro, wszystkie osoby współpracujące. No i staracie się, aby w klubie było jak najwięcej suwalskich zawodników. Tak, to jest założenie stałe od dziesiątków lat. Nigdy jeszcze w historii naszej pierwszej drużyny SKB Litpol-Malow nie było tak, żeby nie grali suwalscy zawodnicy, suwalczanie, nasi wychowankowie. Ale ta właśnie ciężka praca dzieci i młodzieży pozwala na to, że co pewien czas do pierwszej drużyny wchodzą nowi zawodnicy właśnie z tej młodzieży, wymieniając jakby tych starszych, doświadczonych zawodników, bądź tych zawodników, którzy odchodzą z klubu do innych polskich klubów, przykładowo idąc, studiując do Krakowa, zaczynają reprezentować AZS Kraków, czy AZS Łódzki, czy AZS Olsztyński, czy AZS Warszawski, ale także wielu zawodników wyjeżdża z Polski, osiedla się na zachodzie dzięki właśnie kontaktom z badmintona. W tym sezonie 2020-2021 w suwalskim podstawowym zespole gra czterech suwalczan: Anastazja Chomicz, Ula Wolska, Michał Sobolewski, Aleksandrowicz, a już jakby w poczekalni czekają następni, którzy są chętni do tego, aby dobić się jakby do tego pierwszego zespołu, a aktualnie grają w drugiej lidze badmintona w zespole SKB Trek Tek Suwałki. Kończąc, przypomnę, w sobotę 4. runda Ekstraligi Badmintona w Suwałkach, transmisję w internecie, a gościem Radia 5 był pan Jerzy Szleszyński, prezes Zarządu Suwalskiego Klubu Badmintona Litpol-Malow. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.